Chwała naszemu Panu, Waszej siostry, że możemy się dzisiaj zgromadzić, aby mieć razem społeczność w Jego imieniu, a też, żeby słuchać Jego słowa. Dokąd idę, Ty teraz za mną iść nie możesz, Piotrze, mówi Pan Jezus, ale potem pójdziesz. Zamiast się Piotr ucieszyć, że będzie mógł pójść potem, to się pyta, dlaczego Panie nie teraz? Ja chcę iść teraz, jestem człowiekiem prędkim i chcę szybko zrobić to, co jest dobre. A Pan mówi, Ty teraz pójść za mną nie możesz, dlatego że nie jesteś gotowy, ale potem pójdziesz. Tym rozpoczynaliśmy nasze nauczanie, nasze rozmowy na temat Pisma Świętego w piątek. I wiedzieliśmy, że oni nie mogą pójść, Piotr nie może pójść, Tomasz, Filip, dlatego że trwoga była w ich sercach, że była nieznajomość sprawy, nieznajomość Boga, brak wiary, brak Ducha Świętego, brak pokoju i to wszystko ich dyskwalifikowało. A przed nimi była droga, którą jest Jezus Chrystus, którą On miał pójść i oni chcieli Mu towarzyszyć. Nie byli w stanie towarzyszyć tak, by nie być kulą u nogi. Wiemy, co to znaczy. Gdy musimy coś szybko zrobić, a musimy kogoś za sobą holować. Kogoś cały czas chronić. Zamiast nam pomagać, to tylko nam przeszkadza. A więc to było niemożliwe, żeby oni już teraz szli, bo nie byli zdolni. I otwórzmy dzisiaj Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy. I tam sobie zobaczymy, co się działo dalej, co się dzieje z nimi dalej, co się też i dzieje z nami. I tam w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich mamy werset trzeci, że Pan Jezus po swojej męce im się objawił. Objawił się im jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. I o tym mówiliśmy wczoraj, że się rozpoczyna nowa rzeczywistość, że ci właśnie ludzie, Piotr i jego towarzysze, mają stać się ludźmi nowej rzeczywistości. I tę rzeczywistość Pan Jezus im prezentuje, tylko im, nie światu, tylko im, a też i innym braciom i siostrom, o czym mówi nam pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, pojedynczo, grupowo, czasem nawet i 500 osób naraz widziało Pana Jezusa zmartwychwstałego. Świat nie poznawał Go już, nie widział, nie wiedział. Dla nich Jezus był martwy, ale dla Kościoła był żywy i to realnie żywy. Przecież On, czwarty wiersz mówi, spożywał z nimi posiłek, a więc był realnie żywy, nie jako zjawa, ale jako ktoś żyjący, z tym, że już w innej postaci. Nowa rzeczywistość nagle się zjawia, jest z nimi, potem znika i dalej jest z nimi. Oni go nie widzą, nie wiedzą, że on jest z nimi, ale go nie widzą. Potem gdy się im ujawnia, mówi, dlaczego tak żeście rozmawiali, a nie inaczej. Więc on przez ściany nie musiał przechodzić, jak my sobie wyobrażamy, tylko po prostu był widzialny lub nie był widzialny. To jest nowa rzeczywistość, bo miał ciało uwielbione. I on ich oswajał przez 40 dni. Liczba 40, między innymi, ta liczba jest liczbą doświadczenia. Gdy poznajemy coś, czegoś doświadczamy. I właśnie oni doświadczali, jak to jest, będąc na ziemi, w tych wymiarach, trzech wymiarach, czyli trójwymiarowi, jak mogą poznawać rzeczywistość wielowymiarową, cztero- i wielowymiarową, tą duchową. To było ciekawe doświadczenie, ciekawe przeżywanie. I oni w tym brali udział. I oczywiście, gdy brali w tym udział, to ich za bardzo nie zmieniło. Nie. Tutaj zaraz mówi nam szósty werset, że pytali go zupełnie nie do rzeczy. Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Więc myśleli płasko, tak? Zwyczajnie, po ludzku. To ich nie zmieniało. Więc nawet najlepsze przeżycia nas nie zmienią, kochani. Gdy my tęsknimy za przeżyciami, one są potrzebne, są to impulsy, ale to są jak elektrowstrząsy. Kto z Was przeżył elektrowstrząs? Może jedna, dwie, trzy osoby, a może nikt. Ale czasami to, tego trzeba doświadczyć, by znów pobudzić do akcji nasze serce. Ale nie można oczekiwać elektrowstrząsów co niedzielę, codziennie, bo one by nas zabiły w końcu. Musimy normalnie funkcjonować. I te przeżycia im nie dały normalnego funkcjonowania. One były im potrzebne, te 40 dni,
ale oni tak jeszcze cały czas byli niegotowi, by towarzyszyć Panu Jezusowi Chrystusowi. I dopiero rozdział drugi nam mówi, co się musiało stać i dalej o czym za chwilę będziemy mówić. Ale zanim pójdziemy dalej, to naszą uwagę chcę zwrócić na wyrażenie w wierszu trzecim, dał im liczne tego dowody. Bóg jest Bogiem faktów, nie idei, On ma ideę, ale On jest Bogiem faktów. Gdy miał ideę, jak na świat wyglądać, to tę ideę zamienił fakt słowem i rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I tak cały czas, gdy mówił, to stawało się to, co wypowiedział. Gdy chciał, żeby człowiek był zbawiony, nie drogą Mojżesza, zakonu i tak dalej, to słowo stało się ciałem. Jezus opuścił niebiosa, wstąpił na ziemię i się narodził. Stało się ciałem. Jezus przyszedł na ziemię i to się stało fakt, na który zareagowali ludzie. A więc pasterze i tak dalej, ci mędrcy, magowie i były to fakty. Nawet Herod musiał reagować, bo wiemy, że ten fakt mu też przeszkadzał. Gdy później Pan Jezus mówi do nich, że muszę iść do Jerozolimy, muszę cierpieć, muszę być ukrzyżowany, to mówił o pewnym fakcie, kolejnym ważnym fakcie, który jest kamieniem milowym i on się musi stać, musi zaistnieć. To apostołowie, szczególnie Piotr, mówią, Panie, może by jakoś to zrobić, żeby tego faktu nie było, ale to się musi stać, musi cierpieć Syn Człowieczy i musi zmartwychwstać. Te fakty muszą zaistnieć, bo inaczej nie będzie drogi, nie będzie zbawienia. Ale oni tego nie rozumieli i często my tego nie rozumiemy. I potem, gdy się fakt zmartwychwstania dokonał, to wiemy znów, jakie były przeżycia tych kobiet, mężczyzn, Piotra, Jana. To znamy, ja nie będę teraz tego opisywał. I się oswajali rzeczywistością, że Jezus zmartwychwstał. Gdy dwóch uczniów szło do Emaus, to znów narzekali, szkoda, umarł, szkoda, tak się pięknie zapowiadało, takie trzyletnia przygoda i skończyło się. No ale idzie z nimi jakiś też tam przechodzień i wiemy, gdy rozmawiają, pytają go, narzekają. I nagle Pan Jezus łamie chleb do posiłku i olśniło ich. I tak stopniowo Jezus te 40 dni ich wprowadzał w nowy fakt. Gdy w końcu wziął ich na górę, to czytamy w tym pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, został w górę uniesiony w obłoku, 9 wiersz. Oni patrzyli uważnie, bo się nowy fakt pojawił. Nie, że Jezus się narodził, to już za nimi, że na Golgocie umarł, też za nimi, że stał z martwych, za nimi, nowy fakt. I patrzą uważnie. Czy wy też tak teraz stoicie jak ja i patrzycie, jak on się wznosi? Odchodzi. Bez żadnych aniołów, pomocy żadnej, sam odchodzi, aż obok skrył. I tylko mają w uszach słowa, aniołowie do nich mówią, że jak był wzięty w górę, tak też i przyjdzie. No i teraz mają wykonać słowo. Zostali sami, 11, i mają wykonać słowo, polecenie. Iść do Jerozolimy na nabożeństwo modlitewne. I na ogół na nabożeństwo modlitewne przychodzi 20-30% członków zboru. Taka jest statystyka. I to różnie bywa. W jednym zborze, na razie nie powiem, gdzie to było, nabożeństwa były codziennie o godzinie 5 rano do 6, a potem ludzie jechali sobie do pracy na 7. I nas też zrywali. Myśmy tam byli gośćmi, też nas zrywali i też nam kazali iść i myśmy szli. No i w tej pięknej kaplicy było około 2,5 tysiąca ludzi. 2000 ludzi to bardzo niedużo, dlatego że ten zbór liczył 25 tysięcy członków. A więc bardzo niedużo przyszło. Nawet mniej chyba niż 30%, nie? Ale podczas tej godziny, bo krótkie słowo, pamiętam też jednego dnia, byliśmy tam tydzień, nawet takie dzieci, młodzież, właściwie gimnazjaliści, dziewczyny, chłopcy, ładnie ubrani, zrobili koncert na takich dzwoneczkach. To były jakieś kryształowe dzwoneczki, bardzo ładnie zagrali melodię właśnie. A więc przygotowywali się pięknie na takie zwyczajne nabożeństwo poranne, takie krótkie, godzinne tylko o 5 rano. Potem w ciszy wszyscy wychodzili, szybko ciach odjeżdżali. To było w Seulu. I nie u Jongi-cho.
To było w kościele prezbiteriańskim. A więc daleko, daleko od nas, charyzmatyków. Zobaczcie, i oni w ten sposób właśnie się przygotowali do każdego dnia. A więc zobaczcie, i oni mają iść na takie nabożeństwo zwyczajne. I mówiliśmy, że nie było tam 12 tysięcy ludzi, nawet nie 1200, tylko 120. Tylko 120, więc bardzo niewiele. Ale byli, trwali. I właśnie czego oni tam doświadczali? Gdy się zgromadzili, to o czymś musieli mówić, a więc opowiedzieli im o tym, jak widzieli Pana Jezusa, gdy wstępował do nieba. To jest nowa rzecz. My lubimy nowości. I właśnie tam apostołowie opowiedzieli. I wszyscy słuchali. Kobiety, mężczyźni słuchali, cieszyli się, nie rozumieli tego. Ale też im mówili i to. Nasz Pan powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy. A więc musimy to wykonać, bo Go nie ma. On nas już nie upilnuje. To musimy się sami upilnować. I musimy tu stać tak długo, aż z nas, tego nie wiedzieli, ale teraz my wiemy, aż z nas wypompuje całe powietrze. Wszystko z nas wyciągnie i będziemy próżni w naszym wnętrzu. Bo cały czas mamy jakieś nasze pomysły. Piotr mówi, ja zawsze miałem pomysły. I chyba teraz jest czas, by te pomysły Jezus z nas wyciągnął i zrobił w nas próżnię. We mnie zrobił próżnię. Dlaczego? Dlatego, że on powiedział, Jan was zanurzał do wody, ale wy po niewielu dniach będziecie zanurzeni w Ducha Świętego. Abstrakcja? W pewnym sensie abstrakcja. Pamiętam, gdy ja się modliłem o Chrzest Duchem Świętym, to miałem różne wyobrażenia, różne idealizacje tego stanu. I później, gdy przeżywałem świadomie, krok po kroku, to widziałem, jak to jest w rzeczywistości. I potem, gdy się skończyło wszystko, co było bardzo trudne, a gdy przeżyłem, zaczęły ze mnie języki wybuchnęły i tak do dzisiaj już. No i powiedziałem, to było takie proste. Takie proste. To jest tak, jak mi się wydawało, że będę szedł na jakiś szczyt w górę, w górę, w górę, w górę. A tymczasem mnie helikopterem wzięli, zawieźli, postawili i już jestem na szczycie. Takie proste. I byłem zdumiony tą prostotą, która nie była taka prosta. A więc Bóg tworzy fakty bardzo proste, które dla nas nie są takie jasne, oczywiste. A więc byliście zanurzeni w Ducha Świętego. I potem, gdyśmy Go pytali, Panie, czy Ty usporządkujesz sprawy polityczne naszego narodu, czy odbudujesz Królestwo Izraelowi, On mówi, nie wasza to rzecz. Kochane siostry, kochani bracia, mówi Piotr teraz w tym wieczorniku, to nie nasza rzecz znać te chwile, bo Ojciec ustanowił je w swojej mocy, trzyma je w swoje ręce, a więc musimy wykonać testament Jezusa Chrystusa. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I tym się przejęli. Wreszcie się przejęli Bożym Słowem, bo już nie ma kogoś, kto by ich korygował. Są zdani sami na siebie. I tam, gdy trwali te, o czym nie wiedzieli, 10 dni, 10 nocy, to właśnie te Boże plany, o których słyszeli, ale które przyjęli teraz i je wypowiedzieli, te Boże plany zaczęły przez nich, czy w nich wchodzić i oni się zaczęli przygotowywać do współdziałania. Mają towarzyszyć Jezusowi. Panie, dlaczego teraz nie mogę Ci towarzyszyć? Bo nie jesteś w stanie, Piotrze. I teraz się oni mają przygotować, by mogli współdziałać w tych planach. Będziecie mi świadkami. Te czyny, które ja czyniłem, wy czynić będziecie i jeszcze większe macie czynić. A więc będzie współdziałanie. Ja jestem światłością świata, wy jesteście światłością świata. Więc musi być współdziałanie, ale musi być również tożsamość. Jeśli Jezus jest światłością, ja muszę być taką samą światłością na tym świecie, nie inną. Niepodobną, taką samą. Jak to zrobić? Czy będę Jezusem? Drugim Jezusem? No nie, bo wtedy będę antychrystem. I co zrobić, żeby ta światłość, którą jest Jezus, zrealizować, nie będąc Jezusem? To jest bardzo proste. Bardzo proste. Jak słońce i księżyc. Księżyc nie jest słońcem, ale jakim blaskiem świeci? Wiemy dobrze, prawda? Nie muszę tego wyjaśniać. I właśnie tego im było potrzeba. Dlatego musieli czekać w tym wieczorniku, aż z nich wszystko wypompowano.
Nagle przychodzi rozdział drugi, gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy. Musi nadejść właściwy czas, Boży czas, nie nasz czas. Prędki, wyrywny Piotr musiał się nauczyć czekać, długo czekać. Nabożeństwo modlitewne trwało 10 dni, 10 nocy. Wtedy z niego wszystko wyparowało. Wszystko wyszło i mój Panie, jestem, przepraszam za wyrażenie, dobrze? Przepraszam. Ale ja kiedyś użyłem tego wyrażenia na nabożeństwie i coś się stało później w tym zgromadzeniu. Panie, jestem dętka. Czyli jestem zupełnie wszystkiego pozbawiony, dziurawa dętka jestem. Kiedyś tak stało się na nabożeństwie, gdzie byłem w Krakowie pastorem i tak stanąłem w piątek i właśnie powiedziałem, ale byłem fizycznie zmęczony pewnymi sytuacjami i powiedziałem, bracia, nie mam siły dzisiaj głosić, nie mam siły, a to miał być wykład, nauczanie. Ja mówię, kochani, módlmy się. Jak się zaczęliśmy modlić, tośmy się modlili 1,5 godziny na stojąco. Tak nas Pan błogosławił, nas było osób około 35-40, już nie pamiętam dokładnie, może 60. Pan nas błogosławił, dary Ducha Świętego się przejawiały. Jakaś siostra tam, pamiętam, stojąca, zaczęła śpiewać pieśń po polsku, natchnioną pieśń, taką jak innymi językami. Po polsku śpiewała. Na szczęście to było nagrywane, bo mieliśmy studio nagrań, tutaj nagrywane było. Tę pieśń później napisano słowami i jest dzisiaj w naszym śpiewniku pieśni radości. Gdyśmy skończyli nabożeństwo w 7:30, to najbardziej zmęczeni ludzie, łącznie ze mną, ale też i te kobiety, które przyszły z siatkami, z zakupami, z pracy, wiecie, po drodze do domu, mówili, i myśmy stali 1,5 godziny, jak było, wszyscy czuli odświeżenie, ale to było wydarzenie, dlatego że ja byłem dętka. Ja nie miałem siły. Wszyscy nie mieliśmy sił żadnych. I właśnie to jest potrzebne, żebyśmy było puści, próżni. Bo wtedy ta nowa rzeczywistość w nas wejdzie i się nie zmiesza z nami. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, wypalonych. I to się nie zmiesza wtedy. Glina gliną, a skarb skarbem. I gdy wylejemy ten skarb, on będzie dokładnie taki, jaki go wlano. Duch Święty, Jego zdolności, Jego dary będą nie zniekształcone moim charakterem, moim podejściem, tylko będę obiektywnie dawał to, co Bóg mi dał. I właśnie jest ten Boży dzień. Wszyscy byli razem na jednym miejscu. Razem na jednym miejscu. Spotęgowanie wspólnoty jednoczesności. I nagle z nieba powstaje szum. Jakby wiatru gwałtownego. Cały ten dom napełniony został, gdzie siedzieli. Zobaczcie, wyraz siedzieli. A więc już byli tak zmęczeni modlitwą, że już nie stali, nie klęczeli, już siedzieli. Na szczęście jeszcze nie leżeli. A więc wszystko jedno, jaka będzie pozycja. Na siedząco zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły. Na każdy z nich usiadły. I wszyscy zostali napełnieni. Czemu zrobiłem Bo gdy jest próżnia, a my otworzymy, to wtedy następuje zasanie. To tam, gdzie jest próżnia, jest ból. Ból braku. I gdy się powstanie tylko mały otworek, i weź się, aby zapełnić wreszcie to, gdzie było pusto. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i z nich teraz wytrysnęła nowa treść. Innymi językami zaczęli mówić, jak się okazuje, o wielkich, Bożych sprawach, bo to ludzie, którzy to rozumieli, stali z boku, usłyszeli. Potwierdzili. Jak im Duch Święty poddawał, nie jak sobie sami, zobaczcie, ten skarb zaczął im poddawać, a więc oni stali się nie medium, nie, to nie jest medium, nie. W pełnej świadomości duchy proroków są poddane Duchowi Świętemu, tak? Nie, skądże, pomyliłem się, źle powiedziałem, specjalnie powiedziałem źle. Duchy proroków są poddane prorokom. To jest współdziałanie, świadome współdziałanie, a nie bierne pod narkozą czy pod jakimś inną hipnozą medialne działanie, czy jako medium my działamy. Nie. To jest świadome współdziałanie. Możemy przerwać, możemy zacząć mówić. Pamiętam kiedyś, gdy Bóg uczył mnie daru wykładania innych języków i nie wiedziałem właśnie, jak to zrozumieć, to w pewnym artykule, gdy sobie czytałem po języku rosyjskim, bo taką tylko wtedy miałem dostępną literaturę,
i to było angielskie tłumaczenie pewnych ciekawych rzeczy. I tam właśnie ten brat doświadczony mówi, gdy czujesz w sobie, że w zgromadzeniu masz powiedzieć w swoim języku ojczystym i czujesz, że tak podchodzi i chcesz powiedzieć to wykładanie innych języków. Bo innymi językami się modlisz. Ty prywatnie śpiewasz, inni też, także to jest normalka w naszych zgromadzeniach. Ale masz powiedzieć coś do zgromadzenia w ojczystym języku i nie wiesz co. Może masz tylko pierwsze 2-3 wyrazy, a reszta dopiero się wyświetli za chwilę, a ty nie wiesz całości, nie możesz tego kontrolować. To żeby sprawdzić, to mówisz, zrób tak, jak się gotuje wodę w czajniku. I gdy w czajniku się woda gotuje, to pokrywka podskakuje, wiemy dlaczego. I mówię, gdy ty czujesz, że chcesz mówić, to weź tę pokrywkę twoją i przyduś. Jeśli jest to z ciebie, to ustanie. Ale jeśli jest to rzeczywiście od Boga, czyli to się pali, jest to płomień i ta para w sposób naturalny i ona musi coś z sobą zrobić, gdy przydusisz i czujesz dalej to pragnienie, to znaczy, że jest to nie od ciebie, ale od Boga. I zacznij spokojnym tonem, nie krzykiem od razu, ale spokojnym tonem do zboru mówić. Ja tak się intelektualnie nastawiłem na takie wydarzenie. I już nie opiszę szczegółów, co, gdzie było, bo to wiecie, będą opowieści, ale tylko gdy się zdarzyło w pewnych okolicznościach, gdy było nas kilku braci, w sytuacji trudnej w tym zborze i w tych okolicznościach, gdyśmy się modlili, Panie, pomóż, ratuj, wskaż, byliśmy w rozterce. I właśnie podczas tej modlitwy, gdy ja byłem najmłodszy wśród nich i starzem wiary i wiekiem, wtedy miałem lat może 21, więc to byłem nowicjuszem, ale już głosiłem Boże Słowo, już tylko że jeszcze byłem nowicjuszem. I nagle czuję, że mam powiedzieć po polsku pierwsze 2-3 wyrazy. Wiecie, ja jestem skromny, przynajmniej chciałbym być skromny, więc nie będę mówił, są lepsi, starsi, doświadczeni, dlaczego ja. Ale zrobiłem ten eksperyment właśnie, że przydusiłem, że nie będę mówił. Ale czuję, że nie, że mam to zrobić i to się pojawia, nakaz. I w końcu widzę, że nie ma wyjścia, ta pokrywka cały czas skacze, a więc jest to naturalne od Boga, nie ode mnie. Wtedy właśnie ja zaczynam, gdy była cisza, się zrobiła cisza, już się nikt nie modli, wszyscy klęczą nadal i jest cisza. Więc widzę, że jest mój czas, nie ma wyjścia. I zacząłem mówić. Pierwsze 3 wyrazy. Następne 3 wyrazy. Następne 3 wyrazy. I już się boję, ja bardzo lubię poprawność, boję się, czy ja wyrobię z tymi przypadkami, czy to będą dobre przypadki na przykład. No bo nie kontroluję tego, nie tworzę. I gdy wysłuchałem całe zdanie, stwierdziłem porządne zdanie. Następne również porządne, z tym, że znów po 3 wyrazy. I tak w kilkunastu zdaniach wypowiedziałem jakąś treść, która była dla nas wskazówką, zbudowaniem. I potem też tak się potoczyły wydarzenia, te, o które żeśmy się modlili, które nas w tym czasie niepokoiły. Ale o co chodzi? Bracia, gdy ja skończyłem, zaczęli się wszyscy modlić, taki pokój nas ogarnął, myśmy wstali, usiedli, żeśmy sobie zaczęli jeść tam jakąś kolację, rozmawiać. I pewien bracia do mnie przysiadł i mówi, Kazik, czy ty już, ile razy już tłumaczyłeś inny język? Ja mówię, pierwszy raz. O, mówi, bo zrobiłeś to w sposób bardzo dojrzały. A to był specjalista od tych spraw. Od proroc, od innych języków, wykładania. To był specjalista. Okazuje się, że on stwierdził, że ja w sposób bardzo dojrzały. Dlaczego? Bo się przygotowałem do tej sprawy wcześniej, skorzystając z czyichś doświadczeń. A więc duch nam poddaje. Tylko my musimy z nim współpracować. Musimy być gotowi towarzyszyć Jezusowi również i w używaniu darów Ducha Świętego. I teraz, gdy patrzymy dalej, to co my stwierdzamy? Zdziwienie. 7 wiersz. Tłum okoliczny, który się zszedł, byli zdumieni. Dziwili się. Gdy patrzymy wiersz 12, zdumieni wszyscy i byli w niepewności, co to też wszystko może znaczyć. A więc zdumieni. I kochani, i to zdumienie już trwa 20 wieków. Świat jest zdumiony tym, że Kościół Jezusa Chrystusa jest właśnie taki. Ludzie obdarzeni przez Boga darem osobowym, Duchem Świętym, darem niematerialnym, ale rzeczywistym, że ci ludzie, prości ludzie, ubodzy ludzie, zwyczajni ludzie,
potrafią czynić tak wielkie, czy też mówić tak wielkie rzeczy. Są zdumieni, o czym świadczą dzieje apostolskie, a też cała historia Kościoła przez 20 wieków. To jest za nami, więc możemy z tego bogactwa korzystać w naszej wiedzy, w naszej rozmowie. Rozpoczął się eon, okres eon Ducha Świętego. Eon Kościoła. I właśnie pierwsze wydarzenie, jakie mamy w tym eonie. 14 wiersz i niżej. Gdy obserwatorzy drwią, młodym winem się popili, inni są w niepewności, są różne reakcje, Piotr nagle wstaje i swój głos podnosi. I to jest rzecz, która wzbudza zdumienie. Piotr nie jest mówcą, jest rybakiem, prostym rzemieślnikiem, nie specjalistą od przemówień. Tych 11 z nim stojących to byli ludzie strachliwi, bojaźliwi. I nagle oni stają na ganku, on podnosi głos i zaczyna przemawiać. I mówi pierwsze słowa: mężowie judzcy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie. Niech to będzie wam wiadome, dajcie też posłuch moim słowom. Ci ludzie nie są pijani, jak myślicie. Dopiero jest 9 rano. A to tu się stało, to właśnie Joel o tym mówi i teraz mamy cytat Joela. Zobaczcie. Kilka wersetów, kilka zdań Joela, które Piotr czyta ze zwojów, tak? Nie. Cytuję z pamięci. Skąd? Wiemy dobrze. I potem ma zastosowanie, niech każdy z was wzywa imienia Pańskiego, a będzie zbawiony. I tak dalej, to wszystko znamy. I potem następuje reakcja tych ludzi. Podchodzą, pytają. Potem nagle Piotr i ci 11 wiedzą, jak ochrzcić te 3000 ludzi. Pierwszy raz w życiu, nie gotowi, nie ma jeszcze kościoła, zboru, pomocników, diakonów, nic nie ma. Tylko tych 120. To zbieranina. A wszyscy wiedzą, co zrobić, jak zrobić. 120 ma obsłużyć 3000. To wszystko się dzieje, bo oni teraz towarzyszą Jezusowi. Nie ma Jezusa, ale jest. Nie jest w postaci ciała uwielbionego jak wcześniej, ale jest przez Ducha Świętego obecny w każdym oddzielnie. I każdy ma tę samą motywację, podobne myśli. I następuje współdziałanie. Zobaczcie, ja teraz przemawiam, jak cały mój organizm, moje ciało w tym uczestniczy. I wewnątrz, i zewnątrz. I to jest spontaniczne. I wszystkie komórki, mięśnie, ścięgna, kości, wszystko razem uczestniczy w tym. I tam w mózgu też coś się dzieje, nie wiem co. Ale się dzieje, że to razem wszystko współdziała ku jednemu celowi. Tak właśnie jest w Kościele, że każdy z nas, jako ten członek, ta cząstka, ta komórka robi to samo, bo w nas jest to samo DNA, czyli geny Chrystusa, DNA Chrystusa, Jego charakter, Jego zdolności. W nas jest ten sam Duch, ten sam Ojciec, ten sam Pan. Różne są działania, dary, sposoby działania, ale ten sam Pan, jest to samo źródło. Zobaczcie, to właśnie jest to budzące zadziwienie funkcjonowanie Kościoła i przez wszystkie wieki. Gdy ja się nawróciłem, gdy poznawałem Biblię, gdy ją odkrywałem sam, to sądziłem, że jestem oryginalny, że nikt tak tego nigdy nie poznał. I byłem zdumiony, że różni ludzie do tego samego dochodzili wcześniej, kiedyś, dochodzą dzisiaj. I znajdowałem ludzi obcych mi, z którymi rozmawiając, byliśmy jedni, żeśmy się rozumieli w sprawach dla świata, dla ludzi abstrakcyjnych przecież. I pewnego razu, pamiętam, byłem w podróży, to było w Krakowie, gdy byłem pastorem, i przyjechali goście z Kanady, jacyś wybitni tam ludzie, goście przyjechali. I ten, który był, bo jeszcze trzech siedziało, prawda, brat tłumacz, mój zastępca, i ten mówi, i powiem wam o czym nigdy żeście nie słyszeli. No i to jest możliwe, możliwe jest oczywiście. No i głosi. I teraz nie powiem wam, o co chodziło, bo też nie chcę już wchodzić jeszcze w drobiazgi, bo chcę pójść dalej. I głosi, głosi, głosi i tłumacz zauważył, że on głosi od razu w sobie, że on głosi rzeczy, które my już w naszym zborze, z mojej inicjatywy jako pastora, ale pewnie też i braci razem, my tym się już zajmujemy 6 tygodni. To był cykl moich kazań, nauczania i tak dalej już od 6 tygodni. Nowa rzecz rzeczywiście, ciekawa rzecz. Z tym związana, że Chrystus jest głową Kościoła, my członkami, takie różne ciekawe sprawy były.
Ten wygłosił pełen entuzjazmu i się dziwi, że ludzie siedzą spokojnie, słuchają, notują sobie, czytają, że nikt nie reaguje w stylu halleluja, amen, ojej, wspaniałe, nic, tylko tak normalnie. I on jest troszkę taki zgaszony i w końcu się dziwi i to mówi, że dziwię się, że nie macie entuzjazmu. A tłumacz mówi, bo my o tym już mówimy od 6 tygodni w naszym zborze. I wszyscy klapnęli, ci goście nasi klapnęli, bo się nie spodziewali. Ale to jest normalka, kochani, to jest normalka, że Bóg to samo objawia każdemu i tobie też objawi. To nic dziwnego, bo w nas jest to samo, w każdym z nas jest to samo. Więc nasz tłumacz im podziękował, że to wygłosili, bo dzięki temu mamy potwierdzenie. 4 świadków, gdy przyjechali, że to, co my głosimy, jest słuszne. No i w ten sposób ich podbudował, prawda, że nie zmarnowali tego nabożeństwa. A więc chcę potwierdzić tylko, że to współdziałanie z Chrystusem właśnie jest działaniem Ducha Świętego w każdym z nas. No i teraz mamy rozdział 3, o czym wczoraj trochę wspominałem. I to pierwsze wydarzenie, które się, no, przypadkowo niejako stało. Bo idą na nabożeństwo zwyczajne, modlitewne, nie mają pieniędzy przy sobie akurat. Ja sobie kolektę już przygotowałem, to mam w kieszonce. Wy też? Czasem zapomnę. I co wtedy? To pożycz, nie? I czasem kolega pożycza. A raz zrobiłem inaczej. Wyjąłem karteczkę z Biblii, napisałem kwotę i podpisałem się i wrzuciłem. Potem przychodzi taki oburzony młody skarbnik i mówi, bracie, jak to? Nie ma pieniędzy? Da? Ja mówię, ale jest mój podpis. Jest kwota napisana. Ja ci dam, tylko muszę pójść do bankomatu i ja tu wrócę i ci dam. A, chyba, że tak. Taki wiecie. Od razu. No. Ale więc to samo i oni mieli. Nie mieli bankomatu i tak dalej. Więc i Piotr mówi, Jan mówi, nie mam pieniędzy. I nagle ta myśl. Kochany, pieniędzy nie mamy. Ale co mamy, to ci damy. I nagle z nich wychodzi nowość. Coś niespotykanego. I wiemy, co się stało. Uzdrowili go w imię Jezusa. Ale co chcę podkreślić w tym rozdziale, to 12 werset. 3 rozdział Dziejów, 12 werset. Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie? Dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo własną pobożnością sprawili, że on chodzi? To Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił swego Syna Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należy go wypuścić na wolność. I dalej już głosi przesłanie ewangelizacyjne. A co chcę podkreślić? Piotr ich uwagę zwraca, właściwie odwraca od siebie. Odwraca od siebie. Nie my, nie nam. Zobaczcie, jak dzisiaj ludzie ganiają za takim czy innym ewangelistą. Bo on robi takie czy inne rzeczy. A to jest bez sensu. Pan Jezus mówi, powiedzą, że Jezus jest tam albo tam, nie chodźcie tam. Bo mamy mieć Jezusa, który uzdrawia, a różni ewangeliści, różni ludzie wykonują służby i są tylko ludźmi. Potem się gorszymy, że ma taką czy inną przypadłość dany ewangelista, bo taki czy inny grzech mu się przytrafił. Jest normalny człowiek i to była głupota, żeśmy jemu ufali, zanim ganiali. Mamy szanować za ich służby, ale mamy gonić za Jezusem. Być w Jezusie. A więc Piotr mówi, nie na nas patrzcie. Nie nasza pobożność, ile godzin, jak pościłem, modliłem się, to moja sprawa. Ty mnie nie naśladuj, ja się modliłem 40 dni, a pościłem 10 dni, ty mnie nie naśladuj. Bo to nie jest ważne, to Jezus wykonuje i On ma drogę każdą dla nas oddzielną. I później, gdy patrzymy na rozdział 4, to właśnie mamy nowe doświadczenie. Dlatego, że wzywa ich Rada Najwyższa, wzywają Piotra i Jana, z nimi rozmawiają, mają problem, bo widzą, że Jezus martwy, według papierów martwy. A tutaj oni mówią, że to Jezus żyje, że Jezus zdrowił, a więc wiecie, znów jakieś oszołomy chyba się pojawiły, znów się zaczyna coś. Więc psuje im porządek prawny, religijny. Więc ci mają dylemat. Ja im współczułem. A na temu tym wszystkim kapłanom, dowódcom współczułem, że mają znów kłopoty. Zamiast spokojnie spać.
Ale ci biedacy, Piotr i Jan, wychodzą i mówią, no cóż my zrobimy? Nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli i słyszeli. Więc kłopot mają przełożeni i kłopot mają apostołowie. Bo cały czas jest ciśnienie. Duch Święty działa. Cóż winny jest Piotr i Jan, że nie mieli pieniędzy przy sobie? Cóż jest winny, że im taka myśl przyszła, że wypowiedzieli i że on wstał ze mną? Jak to nie Piotr go uzdrowił? Cóż są winni, że to Jezus zrobił? I tak im mówią, prosto. Nie możemy. A człowiek skacze i Boga chwali. 40 lat tego nie robił. Też jest fakt. Zobaczcie, same fakty. To wiemy, że im zabronili, powiedzieli. Jakoś tam im się upiekło. I do swoich przychodzą. Są pełni strachu, obawy. Panie, daj nam śmiałości, bo się modlą o śmiałość. Ale co robią? Zaczęli się gorliwie modlić. To najlepsza odpowiedź. Nie pisać petycje do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale zacząć się modlić. I się modlili. Jaki był tego skutek? Gdy skończyli modlitwę, wiersz 31, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Wiecie, po co się ono zatrzęsło? Żeby ich mocniej przestraszyć. Bo oni byli tak wystraszeni, że nic by ich nie uspokoiło, jak jeszcze mocniejsze potrząśnięcie, przestraszenie. Jak ich Bóg przestraszył, to się przestali bać. Zostali napełnieni Duchem Świętym. Dlaczego napełnieni? Dlatego, że z nich trochę wody już wypłynęło. Gdy uzdrowili, gdy głosili, trochę wody już im zabrakło. A kubek nasz ma być opływający. Ma się z niego wylewać. I dlatego też Jezus nas napełnia później. On nas najpierw ochrzcił, czyli po raz pierwszy nas napełnił, a potem nas dopełnia w miarę potrzeb. Aby kubek chlapał wodą, żeby był przepływający, jak mówi nam psalmista Dawid. I z odwagą głosili Słowo Boże. No i dalej można byłoby czytać, ale pójdziemy do rozdziału 5. I apostoł Piotr to jest cały czas rybak z wykształcenia i zawodu. Prosty człowiek. Charakter jego też znamy. Jego upadki, wszystko znamy. Pamiętajmy cały czas o Piotrze, który chciał pójść za Jezusem, a ten mówi, nie jesteś gotowy. A teraz, Piotrze, jesteś gotowy mi towarzyszyć. Pamiętajmy o tym. I mają budować kaplicę, tak jakbyście to kiedyś robili. Jest tam taki termometr, prawda, i pokazują, ile już zebrali. Nie? Wiecie, o co chodzi. Jest tablica i się wpisują kwoty. No i mieli ambicje niektórzy, że daje 100%. Sprzedał działkę i 100% oddaje, prawda? Tam oczywiście minus podatek, wszystko i 100% oddaje. Mogli dać 1%, 0,5%, 10%. To była dowolka. Każdy mógł dać, ile chciał. Ale akurat tam taki był nastrój, że się wszyscy spinają, żeby dać 100% tego, co uzyskali. No i pewne małżeństwo, wiecie, zaczęli kombinować sobie, rozmawiać, nie? Co zrobić, żeby jakoś zadbać i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wyszło na kłamstwo. Nie wchodzę w szczegóły, bo też się trochę śpieszę. Wyszło na kłamstwo. I Piotr rozmawia sobie z tym zacnym bratem. On ma na imię jak? Ananiasz. To z nim rozmawia. I w czasie rozmowy wychodzi kłamstwo. W czasie rozmowy wychodzi to, że człowiek umiera. Potem sekcja wykazuje może wylew do mózgu, może atak serca. W każdym razie Piotr był niewinny, gdy chodzi o tę śmierć, bo tylko była rozmowa przez stół, więc nie było żadnych powodów, no ale zawał, nie ma człowieka. Wynieśli. Piotr siedzi zdumiony, bo raczej sądziłby, że trzeba ludzi uzdrawiać, jeśli już to wskrzeszać, ale nie uśmiercać. No ale to nie moja pobożność, nie ja, jak przy uzdrowieniu, tak też idzie tu. To nie ja, to Jezus. To jest szok. Jakby to było w naszym zborze, w waszym zborze? Pomyślcie sobie. To może jeszcze mniej by to było na sali dzisiaj, co? A jak pisze apostoł Paweł do Koryntian? A niektórzy zasnęli. Niektórzy chorują, bo nie rozróżniają ciała pańskiego. Co jedzą, co piją. Co stało się na Golgocie, nie cenią sobie. Nie rozróżniają braci i sióstr, że siedzą obok siebie. To nie są Polacy tylko, a to są członkowie ciała Chrystusa. Że nie wolno się zachowywać wrogo wobec braci i sióstr. Są różne powody.
I niektórzy nawet zasnęli za wcześnie. To wie oczywiście, daj Boże, żeby tak nie było, ale to w naszych rękach jest też i ta sprawa. Musimy się rozsądzać. Jak pisano, niech się rozsądza każdy. No i siedzi taki strapiony nasz biedny Piotr. To go przerosło. Ale wchodzi żona. Safira. I on z nią rozmawia. A ta jest bystra kobieta. Ja tak sobie kiedyś, gdy miałem kazanie na ten temat, to mi olśniło. Co zabiło Safirę? Ja doszedłem do wniosku, zabił ją odruch. Odruch kłamstwa. Gdy człowiek kłamie tak, że mu powieka nie drgnie, że się nie zaczerwieni, patrzy prosto w oczy i mówi nieprawdę, to jest naprawdę wytrawny polityk. Wytrawny prawnik, których uczą, jak mówić, żeby nie powiedzieć. Ale jeśli robi to prosta kobieta, do tego chrześcijanka, to musiała się już wytrenować, wyćwiczyć. Dlatego też Piotr mówi, że was diabeł omotał. Nitką taką, wiecie, półkilometrową, może dwustumetrową nitką i stopniowo i ta nitka, którą można zerwać, ale tych tyle obrotów, tyle razy, że później jak powrót to działa, a nawet silniej niż powrót, już nie zerwiemy. Bo nas te 200 czy 300 metrów nitki tak skrępowało, że się już nie ruszymy. A na to potrzebny jest czas, przyzwolenie. I też dla przestrogi też zginęła. On już jej powiedział, oto nogi tych, którzy twojego męża wynieśli. Grabarze te już teraz czekają na ciebie. To się stało, było przestrogą dla nas wszystkich. I Piotr się nie spodziewał, że będzie twórcą dyscypliny zborowej. Takiej dyscypliny nie spodziewał się. Czemu ja tak to powiedziałem? Bo kiedyś miałem referat podczas studiów teologicznych. Dano mi referat o dyscyplinie kościelnej. Ja ten referat przygotowałem. Podałem wszystkie kroki, środki dyscyplinarne według Ewangelii, według Nowego Testamentu. I na końcu wymieniłem też oddanie ciała na zatracenie szatanowi. Wiecie, o co chodzi? Wiecie, tak? Nie muszę tego wyjaśniać w tej chwili. Jak Paweł to zrobił z takimi dwoma, którzy bluźnili Bogu i tak dalej. I jako przykład dałem coś z Safiry Ananiasza. I ten asystent, który prowadził te zajęcia, był bardzo strapiony, bo tego nie było w żadnych komentarzach, materiałach teologicznych. To jest w Nowym Testamencie. Ale nie było przewidziane w programie nauczania w ogóle. A ja to podałem, on teraz nie wie, co z tym zrobić. Bo nie może odrzucić, bo to jest tutaj. A musi się odrzucić, no bo to jest niezgodne z całym programem nauczania. I się wywiązała dyskusja. Już pomijam dalej, tylko mi chodzi, że właśnie Piotr był twórcą dyscypliny kościelnej, dyscypliny zborowej. Teraz mamy rozdział 6. I spójrzcie, jest dylemat. Trzeba pomóc starszym kobietom. Trzeba pomóc różnym ludziom, którzy są w potrzebie, a szczególnie są to kobiety i tam jest powiedziane jakie, wdowy i tak dalej. A więc apostołowie ganiają, biegają i to wiecie, wiem co to znaczy, bo sam to samo robiłem przez wiele lat. I aż się zajeżdżą. Ale ci od razu powiedzieli, nie tak, my musimy pilnować modlitwy i służby słowa. To jest ciężka praca i mało kto sobie z tego sprawy zdaje, jak trzeba żyć z Panem codziennie, ile trzeba przeczytać, przestudiować, ile trzeba pościć i się modlić, by potem 40 minut wygłosić kazanie. Tego mało kto wie. Więc to jest właśnie taka praca, której nikt nie docenia, może mało doceniamy, ale apostołowie o tym wiedzieli, powiedzieli nie, my będziemy tego pilnować, bo musi być dobry chleb dla ludu Bożego. A nad tymi sprawami ważnymi, obsługę tą diakonijną, charytatywną i tak dalej, poślemy ludzi kwalifikowanych. I wyznaczyli ludzi pełnych wiary, pełnych Ducha Świętego, pomodlili się i oni usługiwali. Później widzimy chociażby Szczepana, czy później widzimy też i Filipa i innych, którzy wykonali wielką pracę. Szczepan, za chwilę będziemy o tym mówić, stał się pierwszym męczennikiem. Żeby być męczennikiem również potrzeba pełności Ducha Świętego i darów Ducha Świętego. To nie jest ktoś na straty spisany. To jest ktoś spisany jak ziarno
które wpada do gleby, na to, by przynieść owoc stokrotny, 60-krotny, 30-krotny. Ktoś, kto przyniesie owoc. Ktoś, kto umrze i przyniesie owoc. Teraz nie chcę dawać przykładów, bo czas ucieka. Więc Szczepan również musiał być pełen Ducha Świętego, bo gdy kamienie na niego padały, to musiał zachować właściwą kondycję wewnątrz, miłość do prześladowców. To się musiał modlić o tego tam Szawła, który stał, pilnował odzieży i nadzorował całą egzekucję. To musiał mieć zdolność, by kazanie wygłosić, solidne kazanie. Jeszcze z aplikacją historyczną, co było w przeszłości i dzisiejszą. To jest ciekawa rzecz. Było go stać. Gdy na niego patrzyli, to byli zdumieni. Gdy widzieli jego twarz, to co słyszał, co mówi, widzę syna, gdy stoi przy tronie, nie siedzi, stoi. Tak on mnie teraz oręduje za mnie i na mnie czeka. Panie, nie policz im tego grzechu. Panie, przyjmij mego ducha. To właśnie jest potrzebny Duch Święty, by móc tak twórczo umrzeć dla Chrystusa. I oczywiście łatwiej jest umrzeć dla Chrystusa, niż żyć dla Chrystusa. I później, gdy patrzymy na dalsze rozdziały, to cóż my widzimy? Widzimy Saula, gdy morduje. Widzimy Filipa, gdy się znalazł w Samarii, rozdział 8, wiersz 4 niżej. Widzimy, jak duchy nieczyste wychodzą z wielkim krzykiem z wielu. Są sparaliżowani, uzdrawiani, ułomni uzdrowienie i jak jest wiele radości w owym mieście. Potem widzimy Piotra, Jana, Szymona Czarnoksiężnika. Potem widzimy Filipa, gdy Bóg przerywa mu obiad i mówi: Filipie, przerwij teraz tę zupę. Powiedz żonie, sorry, przepraszam, ale muszę. A ona mówi: no jak zwykle ciebie znów gdzieś niesie, no ale trudno. Taka jest służba. I poszedł ten Filip. Wiemy gdzie. Na pustynną drogę. Gdyby żonę wziął, to by było znów narzekała. Przepraszam bardzo, przepraszam siostry. To by mu zrzędziła. Przepraszam, ale taka jest rzeczywistość. Każda płeć ma swoje słabe i mocne strony, także my też mamy swoje słabe strony, także wiecie. Ale taka jest rzeczywistość. I stoi, i chodzi, i się modli. Halleluja. I po językami się modli, sobie chodzi. Filip jest szczęśliwy, że ma trochę pustyni, mimo że dopiero zjadł pół talerza zupy. I patrzy, o tam jedzie, jedzie stukot. Słucha, a to przecież był tylko brezent, czy może nawet odkryty, ale powiedzmy, że brezent od słońca, od piasku. Więc słyszy, ten sobie siedzi, prawda, trzyma zwój i czyta. Patrzy jakiś czarnoskóry, Etiopczyk i czyta. Wziął tam, zainteresowany. I znamy dalej całą historię. I co się, jak się kończy ta cała historia, pamiętamy? Filip zaś znalazł się w Azocie, obchodząc wszystkie miasta, głosząc dobrą nowinę. Jak się znalazł w Azocie Filip? I porwał go Duch Święty. Porwał Filipa Duch, wiersz 39 powiada. Porwał go. Enuch go nie ujrzał. Znalazł się w Azocie. Spójrzcie, Duch Święty go porwał. I kiedyś, gdyśmy jechali z kolegą w tej misyjnej podróży, o której wspominałem w lutym, iśmy utknęli na południu Polski w pewnym miasteczku, dlatego, że zasypało drogi śniegiem i my nie możemy tam dojechać pociągiem, niczym autobusy, niczym nie możemy dojechać. Ja sobie siedzimy w tej nędznej stacyjce, skazani na całą noc. I ja mówię: Panie, dlaczego teraz Duch nas nie porwie jak tego Filipa? Tam by nas przeniósł tak w linii prostej, to jest raptem 20 parę kilometrów. I już byśmy tam byli, tam na nas czekają. A tak? A Bóg mówi: no bo nie chcę tego robić. A co mamy zrobić? Idzie do hotelu się przespać. Poszliśmy do hotelu i o 5 rano był autobus, tośmy wsiedli i wyśmy jechali, to rzeczywiście było pod dach, już przekopali, prawda, w śniegu i nawet żeśmy dojechali, potem żeśmy brnęli górami przez śnieg, śniegiem, aż po pas, żeśmy brnęli i żeśmy dobrnęli i tam spędziliśmy znów kilka dni i tam Bóg tych ludzi w zapadłej wsi bez prądu elektrycznego i też teraz miejscowości nie wymieniam specjalnie, Bóg ludzi chrzcił Duchem Świętym. Bo rolnicy nie mieli co robić. Też nie było prądu, telewizji i tak dalej, wiecie, no więc... I się wszyscy gromadzili od rana do wieczora. I myśmy rozmawiali, czytali, śpiewali, jedli i znów, tak cały czas. I Bóg chrzcił Duchem Świętym. I stamtąd dzisiaj, jak widzę, po całym świecie, łącznie z Kanadą i ze Stanami Zjednoczonymi, są ci ludzie,
a też jeszcze inni wybitni w Polsce ludzie z tą właśnie, którzy wtedy to przeżywali. A więc Bóg nas czasami porwie, jak Filipa przeniesie, a czasem mówi: spokojnie, idźcie normalną drogą, brnijcie przez śnieg, bo ja chcę sprawdzić waszą determinację, że chcecie mi towarzyszyć. Tak w lektyce? Helikopterem? Tak lekko? To robią w tym świecie. To robią ci z pierścieniami, prawda, i tak dalej. Wy macie być, którzy mi towarzyszą aż na krzyż, a potem do otwartego grobu, gdy będę do nieba wstępował. I też, gdy ja was będę zabierał, żebyście również byli gotowi na kolejny i już ostatni fakt. I to będzie ten siódmy fakt. Szósty fakt właściwie, szósty. Pierwszy, że Jezus się narodził. Drugi, że na Golgocie umarł. Trzeci, że zmartwychwstał. Czwarty, że wstąpił na niebiosa. Piąty, że wylał Ducha Świętego. Szósty, że przyjdzie po raz drugi. I siódmy fakt, zawsze z Panem będziemy. Kochani, kończąc, jaki tego wszystkiego jest skutek? O co w tym wszystkim chodzi? Szósty rozdział dziejów, siódmy werset. Szósty rozdział dziejów, siódmy werset. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Jeszcze raz. Słowo Boże rosło. Nie samo o sobie, tylko w uczniach. Poczet uczniów się pomnażał, bo słowo rosło w sercach ludzi. Również liczba, znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Jakiż to jest kontrast między tymi, którzy wołali: ukrzyżuj go, daj nam Barabasza, jego ukrzyżuj, a tu nagle oni przyjmują Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jaki jest kontrast. Jezus nie mógł ich nakłonić do nawrócenia, ani Piłata, ani arcykapłanów, ani ludu, ale Filip, Piotr, Szczepan, potem Szaweł, Paweł byli w stanie. To właśnie jest iść za Jezusem, gdy jesteśmy gotowi do tego. Albo 19 rozdział, wiersz 20. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. A co było wcześniej napisane? Tu właśnie widzimy, gdy Paweł był w Efezie, co się działo, to możemy sobie zobaczyć, ale wcześniej mówi: i niemało tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi, paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Taki był skutek Słowa Bożego. I potężnie ono rosło i się umacniało. I kończąc tekst, werset na pożegnanie. 20 rozdział, wiersz 32. A teraz i ja poruczam was Panu i Słowu Jego łaski, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Kochani, Słowo Boże jest najważniejsze. Tym Słowem stał się Jezus Chrystus i się na ziemi znalazł i można było dotykać tego Słowa, słuchać, widzieć. Tym Słowem ucieleśnianym jesteś ty i ja, gdy to Słowo w nas mieszka przez nawrócenie, gdy jest utwierdzone, zapieczętowane przez Ducha Świętego w nas, mieszkającego, działającego, gdy w nas ono działa potężnie w swojej mocy, jak mówi Paweł, bo Duch Święty nas przemienia, nasz charakter, podejście, nas uzdalnia. I potem, gdy my działamy, to w czyn wprowadzamy, to wiara jest skuteczna i sprawia, że to Słowo się rozszerza, bo się nowi ludzie nawracają. I tak rośnie Boże Królestwo i nikt i nic go nie przemoże. A nasza wiara, jak ziarnko gorczycy, jest tak wielka, że świat pokona. Powstańmy razem i spędźmy czas teraz na wspólnej modlitwie.